delikatny sprzeciw, bo ty mówisz, że opozycja brnie w ślepy zaułek, podejmując wątek przystąpienia do strefy euro. Otóż opozycja moim zdaniem myśli dobrze, bo przecież doskonale wie, że tej decyzji o euro nie da się w te czy we w te przeforsować. Ale to, że głęboki namysł, głęboka, poważna debata na ten temat jest nieodzowna, to pełna zgoda. Do tej pory problem przystąpienia do strefy euro był traktowany na zasadzie pewnego sloganu, którym się żongluje, ale tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, bo i tak nie uda się tego wprowadzić. Ale to nie zostało porządnie przerobione, przepracowane. Konsekwencje alternatywnie przepracowanych jest bardzo wiele, tak, relacji między kobietami a mężczyznami, rola rodziny, ale to nie są aktualne sprawy, to w ogóle nie dotyczy rzeczywistości tego dramatu, który się dzieje z dnia na dzień teraz w Europie. To jest jedną z kluczowych, w jakiejś perspektywie, może odległej, nie wiem jak bardzo. Po co? Teraz mamy dziesiątki spraw. Ale wiadomo, że tego się nie przeforsuje, że tego się nie wprowadzi, że tego się... po co patrzeć teraz? Nie, to nie jest paplanie. To jest bardzo ważna historia, bo przecież wokół euro prawdopodobnie skupi się, jak wiele nas wskazuje, to europejskie jądro. Debata na temat euro musi potrwać lata, a decyzja w sprawie przyjęcia euro, nawet gdyby przez jakimś cudem, przecież nie ta ekipa miałaby wejść w życie, to też za parę lat. Za parę lat już będzie pozamiatane. Więc tu się trzeba teraz nikt nie chce gadać z nami o przystępowaniu do euro. No wyobraź sobie, że jedzie teraz pan Kaczyński do pani Merkel, czy tam ktokolwiek inny mówi, może byśmy do euro przystąpili. Ona się puka w głowę. Nie, człowieku. Nie, pana Kaczyńskiego w tej roli sobie nie wyobrażam, to prawda. Ogarnij się. Znaczy są jakieś takie podstawowe, małe czy duże interesy, których trzeba przestrzegać. No, zbrodnią polityczną jest osłabianie pozycji Tuska w tej chwili. To jest jedyny Polak, który siedzi oczywiście w innej roli, ale jednak siedzi przy jakimś głównym stole, gdzie się podejmuje decyzje, gdzie się rozmawia na serio i szczerze, prawda? Nie rozumiem. Nie da się zastąpić Tuska tam. Przecież rozumiem. Nie da się zastąpić Tuska tam. Problem. Kimkolwiek z PiS-u. No nie ma w PiS-ie człowieka, który może zastąpić w tej chwili Tuska. Chociażby się zapewne chciał. No nie ma w Polsce człowieka, którym można by zamienić Tuska. I druga sprawa to jest, chciałoby się też powiedzieć, że przecież Jarosław Kaczyński, jako prawdziwy władca Polski, powinien natychmiast, jak tylko się problem ujawnił z tą siłą, natychmiast wymusić spotkanie, zaprosić się do pani kanclerz, do prezydenta Francji. Mówię o tym, może brzmieć to humorystycznie, tak, ale jestem posłem z Polski, proszę mnie przyjąć. Znaczy, jest sprawa do załatwienia. Porozmawiajmy. Ja to pamiętam, jak właśnie Tusk w ten sposób, jeszcze zanim był dostojnikiem europejskim, w ten sposób wywalczył pozycję dla siebie, ale też dbał o pozycję Polski. On naprawdę jeździ od stolicy. Ale Kaczyński jest, że tak powiem, genetycznie niezdolny do zaakceptowania sytuacji, w której nie jest absolutnym panem sytuacji, tak? Informacja. To jest powtórka. Naciśnij i przetrzymaj przycisk Resume, aż kontrolka alarmu błyśnie 10 razy, a następnie zwolnij go. Zostanie wydrukowana strona informacji o sieci. Podczas analizowania wydruku sprawdź, czy parametr Connection wykazuje wartość Active i czy identyfikator SSID wykazuje poprawną nazwę sieci bez Spokojnie, poradzimy. O technologię. Jak nie przegapić nowych możliwości i jak zrobić to sprawnie i bezpiecznie. Krótko, konkretnie, na temat. Poradnik to TFM. Od poniedziałku do piątku po 17.55. Zapraszam, Karolina Głowacka. To jest powtórka. Witam ponownie, Serzakowski, to jest piątkowy projekt Tok FM, 43 prawie minuty po 8. W tej chwili wracamy do rozmowy komentatorów, Wiesław Antwoneka, Tomasz Małek i Tomasz List, który przed informacjami powiedział a uważam, że Jarosław Kaczyński, jeśli czuje pewien
zaznały poniekąd dyskomfort, jeśli chodzi o spotykanie się z przedstawicielami innych nacji, to tak już zupełnie poważnie, gdy był poważnym, dorosłym politykiem i prawdziwym mężem stanu, to po prostu zadzwoniłby do Tuska i by powiedział: Donald, w Warszawie, w Brukseli czy w Sopocie, kiedy, jak najszybciej, bo sprawa jest ważna. I to nie jest abstrakcja, ponieważ Donald Tusk nie raz i nie dwa dzwonił do premier Szydło, nie dlatego, że wymagała tego kurtuazja czy jakieś dyplomatyczne wymogi, tylko dlatego, że taki był interes, chciał, żeby była poinformowana o tym, co się dzieje. I nawiasem mówiąc, spotkania między Tuskiem a panią Szydło w Brukseli były merytoryczne i bardzo dobre, co oczywiście mówiąc komplikuje lekko sytuację pani premier, tak się zachowują dorosłe osoby, na miły Bóg. No. Czyli pani premier jest dorosła. Znaczy, ja tylko chcę powiedzieć, i przepraszam tutaj, bo zdanie wyciągnę z naszego ostatniego wątku. Dorośli mężczyźni, dorośli ludzie to się zachowują tak jak Robert Lewandowski i Kuba Błaszczykowski. Może za sobą nie przepadają, tak mówią, że nigdy się nadmiernie nie kochali, ale jak wychodzą na boisko i grają dla Polski, mają orzełka na piersi, to po prostu grają razem i jeden za drugiego dałby sobie rękę uciąć. No, na tym to polega. I pierwszy, który gratuluje Lewandowskiemu zdobycia bramki, jest Błaszczykowski. I odwrotnie, tak. Nie, ja myślę, że tu są dwie rzeczy. Po pierwsze, ogromna nieufność Kaczyńskiego wobec świata zewnętrznego, świata zachodniego, który jest nosicielem zła, zepsucia. On tego świata nie rozumie, nie akceptuje i tutaj jakiś kontakt jest niemożliwy. A druga rzecz, która na to się nakłada, to jest poczucie jakiejś wyjątkowo małostkowej mściwości, nie wiem czy nienawiści, ale może i tak, wobec Tuska. To, że on przegrał tę debatę, to, że Tusk 8 lat nieustająco wygrywał. Nie, Smoleńsk oczywiście obciążanie winą, tak, że wspólnie z Putinem zorganizowali zamach na brata. To jest bariera nie do przekroczenia moim zdaniem, więc niestety. Ale wiesz, tak powinno być, jak mówiłeś, że powinien Kaczyński do Tuska zadzwonić, z nim się spotkać i porozmawiać o losach Polski, o przyszłości Polski, o tym, co można wspólnie zrobić. Ale to się nie dokona, to się nie dopełni. Nie możecie się Państwo spodziewać po mnie, że będę tu występował jako adwokat Jarosława Kaczyńskiego, ale wydaje mi się, że próba kanalizowania wszystkich naszych problemów w Jarosławie Kaczyńskim jest jednak nieuzasadniona. Jarosław Kaczyński jest bardzo wielu, nie wszystkich jest bardzo wielu jak jego elektor. I to jest jak w dużym stopniu odwrotne. I to jest, znaczy, że to jest sprzężenie zwrotne, wzajemnie napędzające się, to oczywiście. Ale że dla mnie problemem jest to, że tak bardzo wielu polskich polityków opowiada też te historie odstające już nawet od tego, co mówi Orban, co mówią Słowacy, co mówią Czesi. Ale oni nie mówią wszyscy, tak, którzy jacy w domu. Powtarza jak za panią matką. Oni to powtarzają do Kaczyńskiego. Tak. Mówią do Kaczyńskiego. Tak. Tak. Jest jedno źródło i jest jeden adres. Można tak być tak kompletnie pozbawionym patriotyzmu, poczucia odpowiedzialności za swoje państwo. Żeby w takiej sytuacji w dalszym ciągu powtarzać każdą głupotę za prezesem, zamiast reprezentować interes kraju, który jest naprawdę, to nie jest to, co mówiliśmy pół roku temu, że coś ale grozi. Że teraz nazywa się Kaczyńskim. Tak po prostu uważają. Może nam się to nie podobać i uznajmy to za irracjonalne, ale tak po prostu jest. A czy jest ten element cynizmu? Może jest, ale nie ma co psychologizować. Jest jak jest. Ale to jest coś niesamowitego. Kaczyński coś powie, coś chlapnie, jakiś absurd. Momentalnie jest to powtarzane. Ja rozumiem. Na co dzień nie warto się na gejzery nonkonformizmu zdobywać, no bo to nie bardzo ma sens. Ale jak długo można w tak narastającym kryzysie być tak nieodpowiedzialny? Ale zobacz, pan Ujazdowski, europoseł w jednej sprawie zaproponował jakiś wariant bardzo korzystnego, nawiasem mówiąc, z punktu widzenia PiSu, tak zwanego kompromisu konstytucyjnego i został kompletnie wyautowany z tej partii. Oni wiedzą, że każdy, kto z tego chóru
No, jak ludki wolą tańczyć sola, ale wiedzą do rymi fasolasi, że to pachnie samowolą i że Kaczyński ich załatwi, jak to zrobią. No, w najlepszym razie mamy do czynienia z wystąpieniami pana Szymańskiego, wiceministra spraw zagranicznych, który reprezentuje takie łagodniejsze skrzydła, ale on te same sformułowania wyraża nieco oględniej niż pan Waszczykowski. No, Waszczykowski mówi, że o trzeciorzędnej postaci Tusku. Tak. No to przepraszam, to jest knajactwo na dyplomację. To w ogóle nie jest polityka. Ale ja rozumiem, że może być w każdej ugrupowaniu może być jakaś część osób, które nie rozumieją. Szef dyplomacji. Ale to nie może być aż... To jak szef dyplomacji nie rozumie, to kto ma rozumieć? To już nie pierwszy raz mieliśmy panią Fotygę, ona też... Mamy do czynienia z formacją, która nie tylko w sprawach zagranicznych, ale chociażby, ja wiem, o stanowieniu prawa, o wprowadzaniu nowych porządków sprawiedliwości, o wizytę, historii, to wszystko jest w Jacku jednorodne. No, tak i jest. My to sprowadzamy dla wygody, do figury Jarosława Kaczyńskiego i dla uczciwości też pewnie politycznej. Bo tak to działa, ten mechanizm tak działa. Niemniej jakby przyjąć do wiadomości, że to jest tak dewastujące, generalnie biorąc, dla podstawowych interesów Polski na wewnątrz i na zewnątrz, jest może trudne i się próbujemy racjonalizować, czy ty próbujesz racjonalizować i szukać jakiejś szansy w jakichś innych zachowaniach, ale to jest jeszcze co innego, to jest intelektualnie i emocjonalnie porażające skonstatować, że na początku i na końcu jest ten jeden człowiek. Ale tak jest, nie ma co komplikować. Też chciałbym, żeby obraz był bardzo skomplikowany, mniej jednorodny, żeby nie tylko biel i czerni, żeby inne barwy. Ale tak jest, nic na to nie poradzimy. No dobrze, no i co się z nami stanie? Jak wy się spodziewacie? Bo te sprawy teraz idą strasznie szybko. Z nami w Europie? Tak. Będzie gorzej. No, jesteśmy na marginesie, a czym bardziej centrum się będzie integrowało, instytucjonalizowało, tym bardziej my na tym marginesie będziemy. Niektórzy mogli sobie pomyśleć, że pole manewru pana Kaczyńskiego ze względu na to, że cała Europa jest zaabsorbowana Wielką Brytanią, będzie większe, a według mnie będzie za chwilę dramatycznie mniejsze, bo tak samo jak pani Merkel mówi, nie będzie cherry picking, tak? Mówi Cameronowi, czyli nie będzie tak, że będziecie sobie brali z Unii to, co wam pasuje, to, co wam się podoba i jednocześnie uchylali się od wszystkich zobowiązań. Za chwilę to samo usłyszymy my. Nie podobają się wartości europejskie, nie podobają się standardy, nie podoba się państwo prawa. Do widzenia, zapomnijcie o kasie. Polityka. Nie powiedzą tego w ten sposób, ale de facto może do tego punktu dojść. Ale co więcej, polityka międzynarodowa Jarosława Kaczyńskiego, bo to on wyznacza kierunki, on dysponuje, doprowadziła do kompletnej zapaści, bo nie tylko Wielka Brytania, ten nasz strategiczny sojusznik, wychodzi z Europy, ale ten mit, ta fantasmagoria Międzymorza okazała się kompletną ułudą. Myśmy to wiedzieli od początku. Przecież Węgry się na nas wypinają. To nie jest żaden sojusznik. Parę tygodni trzeba w każdej chwili. Już trzeba było, to nas sprzedawał. Tak. Parę tygodni temu, to naprawdę komputery działają także w Brukseli. Wystąpienie pani Szydło, to było na 4-5 tygodni przed Brexitem. Te historyczne wrzaski o tym, jak to Unia Europejska i Komisja Europejska ma problem z suwerennością. Straciła wiarygodność, tak. Niestety, no, to tak jak powiedziałeś bodajże w przeglądzie prasy, słowa ważą. Ważą słowa polskich polityków, ważą słowa na pewno pani premier, która występuje w Sejmie, ważyły słowa Camerona, który przez wiele lat grał na tę samą melodię, co eurosceptycy. I ważą także słowa, które się nie wypowiada. No tak. A zwłaszcza, że prasa cała już się boi jesieni. Jak uspokoimy się trochę niby, to się zacznie naprawdę niespokoić. W tym roku prawdziwe igrzyska nie będą w Rio. Nie, nie będą. Będą jesienią, kiedy ten zamach stanu się pogłębi. Po prostu... No, ta analiza ustawy o Trybunale, która przeszła przez komisję sejmową i pędzi do Sejmu,
którą dziś pan rzecznik Bodnar przedstawił, rzeczywiście obezwładniająca. No słuchajcie, ale nie jest tak źle na świecie tylko, prawda? Bo oglądaliśmy wczoraj w moim życiu najlepszy mecz polskiej reprezentacji. Tak, ty krótko żyjesz. Ja krótko żyję. Nie odmładzaj się, bo to jest nie. Ale ja nie twierdzę, że ten mecz nie miał lepszego skutku, bo pamiętam sukcesy medalowe Polaków, ale żeby tam grali takie momenty perfekcyjnej gry, z której naprawdę człowiek jest dumny, że im się udaje, po prostu jakieś sztuki to są. A nie, to ja akurat... To ja rzeczywiście takiego meczu nie widziałem, chociaż przyznam, że rzeczywiście niewiele oglądam się tym dwa meczu na rok, nie więcej. Ja powiedziałem, że to i tak gadaliśmy przez chwilę przed audycją, że dla mnie w jakimś sensie Polacy są najlepszą drużyną Europy, nie dlatego, że grają lepiej niż Niemcy czy Włosi, ale dlatego, że dzięki mądrości trenera Nawałki, inteligencji piłkarzy i ich dyscyplinie poza boiskiem i na boisku oni zagrali, powiedziałbym, naprawdę niemal na 100% tego potencjału, więc niemal 100% przy krótkiej ławce, mówmy się, widzieliśmy to w meczu ze Szwajcarią. Jest dogrywka i trener może wpuścić w zasadzie jednego defensywnego pomocnika, bo kapustka marzu jest wykartkowany i nie może grać, więc zrobili fantastyczną robotę. Brakuje nam, uważam, ofensywnego pomocnika. Dyrygenta, reżysera. Młody chłopak, ten Piotr Zieliński, zawiódł kompletnie w meczu z Ukrainą, ale Adam Nawałka jest, mam nadzieję, że go nam nie podkupią, bo zarabia, nawiasem mówiąc, 2/3 tego, co trener Islandczyków, który spośród trenerów na Euro zarabia najmniej, więc ja bym jednak sobie inną podwyżkę Nawałce dał, tak na dzień dobry, o 100%. Myślę, że nas na to stać. No, ale to dopiero po kontroli. Nawałka jest zbyt inteligentny, żeby z tego chłopaka zrezygnować i zobaczymy. Nie udało się teraz, nie przegraliśmy żadnego z 5 meczów, grając wyłącznie z drużynami wyżej od nas położonymi w rankingu i w tym ostatnie 3, na czym Niemcy, Szwajcaria i Portugalia, drużyny w komplecie z 1/10 rankingu najlepszych drużyn na świecie, więc daj Boże zdrowie, dziękujemy chłopaki. To jest pierwsza od kilkudziesięciu lat drużyna w pełni profesjonalna. Podkreślam te dwa słowa. Drużyna, bo to jest zespół zwarty, solidarny i profesjonalizm. To są zawodowcy. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Jaki mądry jest Bayern Monachium, który kupił swego czasu Roberta Lewandowskiego, a teraz kupił 19-latka nieopierzonego Renato Sancheza, tego, który nam strzelił bramkę i który był najlepszym zawodnikiem Portugalii. Wiedzą, kogo kupować. Mądrość Niemców jest deprymująca. No, tak. Wiesz, mają też pieniędzy, bo myślę, że Nawałka też zakupili. 15 zakupili. To znaczy ja powiem tak, że bardzo jestem usatysfakcjonowany, ale przede wszystkim tym ostatnim meczem. Te poprzednie 4, tam to jakaś połowa mi się nie podobała, albo w ogóle zawodziła mnie ta drużyna, bo zaczęła w meczu z Ukrainy. No i nie byłem zadowolony. A ten mecz pokazał, jaka jest potencja i jaki może być standard tej drużyny. Bardzo wysoki i i tyle, no więcej nie będę się... Słuchajcie, wystarczy dobry prezes, dobry trener i wszystko się w kraju zmienia. Polska była taka jak ta reprezentacja, serio mówię. Bardzo państwu życzę, żebyśmy chociaż jedną partię w opozycji, a choćby i rządzącą, niech tak będzie, mieli taką jak reprezentację, to już nie byłoby się czego wstydzić. Teraz 8.56, kończymy godzinę komentatorów. Tomasz Lis, Tomasz Borek i Wiesław Władyka dziś komentatowali. Bardzo dziękuję. Za chwilę informacje Radio Tok FM, później Maciej Głogowski, magazyn EKG. Wydawcą dzisiejszego programu była Karolina Opolska. Dziękujemy. I realizował Adam Maciejewski, żegnał się Jacek Żakowski. To jest powtórka. W czasach Donalda Tuska. Ponieważ w tym wypadku mieliśmy nie tylko działanie o charakterze przestępczym, w tej sprawie toczy się postępowanie sądowe, ale również z ogromnymi nieprawidłowościami ze strony instytucji publicznych, które powinny stać na straży bezpieczeństwa finansowego obywateli oraz również interesów państwa.
I dlatego tak ważne jest powstanie tej komisji, aby ona wszelkie mechanizmy, w jaki sposób to było możliwe i czy faktycznie był parasol polityczny tworzony przez Platformę Obywatelską na terenie województwa pomorskiego dla działań, które okazały się działaniami w gruncie rzeczy o charakterze przestępczym. Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 roku, a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji od 6 do nawet 16,5% w skali roku, które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych. 13 sierpnia 2012 roku firma ogłosiła likwidację. Tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Szczyt NATO w Warszawie ustabilizuje sytuację na wschodzie i południu, powiedział szef MON Antoni Macierewicz na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Za tydzień w stolicy odbędzie się szczyt sojuszu. Szef MON podkreślił, że w perspektywie ostatnich wydarzeń w Unii Europejskiej nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie NATO jest strukturą gwarantującą państwom i narodom rzeczywiście skuteczne bezpieczeństwo, podkreślił minister Antoni Macierewicz. Przez wiele lat Polska była w NATO. NATO wreszcie będzie w Polsce. Taki ma być efekt tego szczytu. Tak zakładamy, że ta zasadnicza zmiana, którą przygotowywaliśmy przez ostatnie ponad pół roku, dokona się w postaci decyzji głów państw największego szczytu NATO, jaki miał miejsce dotychczas, zarówno liczbą, jak i decyzjami, przełomowością tych decyzji na flance wschodniej. Wreszcie staną na trwałe siły naszych sojuszników. Pytany o relacje NATO z Rosją, minister Antoni Macierewicz powiedział, że z tym państwem można i należy rozmawiać, ale z pozycji podjętych decyzji i odstraszania przed nierozważnymi krokami. Wczoraj Ministerstwo Obrony Kanady poinformowało, że wyśle kontyngent, który będzie stanowił trzon jednego z czterech wielonarodowych batalionów, jakie NATO planuje rozmieścić na wschodniej flance sojuszu. Wcześniej takie deklaracje złożyły Niemcy, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. Służba Więzienna chce zwiększyć liczbę pracujących skazanych do poziomu innych krajów Unii Europejskiej. Zakłada to kilkuletni rządowy program zatrudniania więźniów. Dokument przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej. Program składa się z trzech filarów: budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, rozszerzenie możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających skazanych. O szczegółach mówił dyrektor generalny Służby Więziennej, generał Jacek Kitliński. Środki na budowę hal pochodzą z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Środki na ten fundusz pochodzą z potrąceń z wynagrodzeń więźni. Zatem program nie będzie finansowany z pieniędzy podatników. Obecnie więźniowie mogą wykonywać na rzecz samorządów jedynie prace porządkowe. Wprowadzenie nowej regulacji prawnej w formie ustawy pozwoli samorządom na uzyskanie wsparcia więźni przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu, o ile będą je wykonywały podmioty wskazane w odpowiednim przepisie. Ostatni filar, ale bardzo istotny, dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów. Według danych Służby Więziennej aktualnie codziennie prawie 26 tysięcy skazanych wykonuje różnego rodzaju pracę, w tym blisko 7 tysięcy poza zakładami karnymi. Obecnie w Polsce wskaźnik zatrudnienia więźniów wynosi 36%, natomiast na przykład w Niemczech i Czechach sięga 60%. Polska objęła roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. V4, czyli Czechy, Polska, Słowacja i Węgry, to najważniejsze ugrupowanie współpracy regionalnej w Europie Środkowej. W tym czasie Polska chce, by głos tych państw był dobrze słyszany w Unii Europejskiej i pozytywnie przyczyniał się do wypracowania dobrych rozwiązań dla Europy. Nasza prezydencja chce też koncentrować się na wzmacnianiu wspólnego bezpieczeństwa. Grupa będzie intensywnie działać na rzecz implementacji postanowień warszawskiego szczytu NATO. Inne ważne kwestie to współpraca polityczna, ale również wzmacnianie spójności regionu poprzez budowę infrastruktury energetycznej i transportowej. Ambicją Grupy Wyszehradzkiej będzie odważna propozycja wyjścia z kryzysu w Europie po Brexicie, który zmieni niektóre priorytety, mówi Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych. W związku z tym będziemy musieli przede
definiować nasze priorytety. Dotyczą one głównie naszego regionu. To są projekty infrastrukturalne, to są projekty dotyczące większej integracji naszego regionu. Praktycznie obejmują wszystkie aspekty życia międzynarodowego, wszyscy ministrowie, wszystkie resorty są włączone, a więc od problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego aż po ekologię, transport i inne resorty. My musimy w tej chwili, można powiedzieć szczerze, mieć pewien plan B. Na wypadek, gdyby wypadki w Unii potoczyły się w złym kierunku i nastąpiło tam rozluźnienie integracji europejskiej, nasz region nie może zostać rozbity. W związku z tym musimy organizować się w naszym regionie, musimy wychodzić również z integracją poza czwórkę wyszehradzką. Informacje o polskiej prezydencji dostępne są na stronie internetowej www.v4.msz.gov.pl. Tymczasem w piątek Słowacja objęła prezydencję w Unii Europejskiej. Ma się ona koncentrować na czterech podstawowych kwestiach: silnej gospodarczo Unii, wykorzystaniu wszystkich zalet wspólnego rynku, na wyważonej polityce migracyjnej i azylowej oraz na roli Unii Europejskiej jako globalnego gracza. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości interweniują w sprawie niemieckich i francuskich przepisów o płacy minimalnej, które uderzają w polskich transportowców. W przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata na ten temat. Ponadto europosłowie skierowali do Komisji Europejskiej pytanie o trwającą procedurę badania praworządności niemieckich i francuskich przepisów. W czerwcu Komisja Europejska zdecydowała bowiem o wysłaniu napomnień do rządów tych krajów i uznała, że ich działania naruszają zasady obowiązujące na jednolitym rynku. Europoseł Zbigniew Kuźmuk podkreśla, że działania Francji i Niemiec naruszają podstawową unijną zasadę swobody świadczenia usług. Te państwa starają się chronić własnych transportowców. Te rozwiązania tylko potwierdzają, że polski transport ciężarowy jest konkurencją bardzo poważną dla tamtego transportu i są te rozwiązania. Natomiast tutaj mamy tę swobodę przepływu usług. I naszym zdaniem te rozwiązania zarówno niemieckie, jak i francuskie godzą w tę swobodę, a więc są sprzeczne z prawem europejskim. Takie rzeczy komisja powinna bezwzględnie pilnować. Natomiast no, zdaję sobie sprawę, że klimat Unii jest nie najlepszy. W związku z tym pewnie komisja, jeżeli będzie chciała być stanowcza, będzie musiała iść tą sprawą do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To niestety potrwa. Robimy, co możemy w tej sprawie, ale tu niestety obiecać nie możemy. W Niemczech przepisy o płacy minimalnej obowiązują od ubiegłego roku. We Francji z kolei weszły w życie dzisiaj. Wiceminister infrastruktury Jerzy Schmidt poinformował, że Polska otrzymała zapewnienie Francuzów, że w pierwszym okresie będą łagodnie egzekwować przepisy o płacy minimalnej dla kierowców ciężarówek. Polscy piłkarze w piątek wrócili do Polski. Biało-czerwoni odpadli w ćwierćfinale Mistrzostw Europy we Francji. Setki kibiców witało ich na lotnisku Chopina w Warszawie. Drużyna trenera Adama Nawalki przegrała z Portugalią po rzutach karnych 3-5. Po regulaminowych 90 minutach i dogrywce był remis 1-1. Odpadnięcie z turnieju jest dla wielu powodem do smutku, ale pretensji do Polaków raczej nic nie ma. To był historyczny turniej w wykonaniu biało-czerwonych i największy sukces narodowej drużyny od trzeciego miejsca w mundialu w Hiszpanii w 1982 roku. Mamy bardzo młodą i perspektywiczną drużynę, mówi redaktor Krzysztof Miklas, komentator sportowy. Nie mieliśmy troszkę szczęścia w tym ostatnim meczu. Mieliśmy szczęście w meczu ze Szwajcarią, nie mieliśmy szczęścia w meczu z Portugalią. To jakby bilans może wyszedł na zero szczęścia i nieszczęścia, tak się zatem mówi, że ten bilans zawsze wychodzi na zero. Ale trener Nawalka jak najbardziej się sprawdził i ja myślę, że ta drużyna może sporo jeszcze osiągnąć i może coś pokazać. Ja myślę, że takim optymalnym właśnie okresem dla niej to będzie teraz te najbliższe 2 lata. To drużyna, która bardzo okrzepła, bardzo się sprawdziła, drużyna ambitna, z dużymi umiejętnościami. W Mistrzostwach Europy nam się do półfinału nie udało wejść, ale może w Mistrzostwach Świata za 2 lata w Rosji pokaże się ta drużyna, może nawet na miejscu medalowym. Kto wie, perspektywy przed tą drużyną jednak są. No, Portugalia zagra w półfinale Mistrzostw Europy po raz 4 w 5 ostatnich edycjach. Zabrakło jej w tej fazie tylko w 2008 roku. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Bądźmy przezorni. Jak ustrzec dziecko przed zagrożeniami podczas wakacji? Rozmowa z księdzem doktorem Markiem Dziewieckim. Głośmy odważnie prawdę o rodzinie.
Musimy podjąć obronę nas samych, naszych dzieci i przyszłych pokoleń przed demoniczną ideologią gender, apeluje ksiądz kardynał Robert Sarach. Świadectwo niezłomności. Kto tworzy Radę Programową Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie? Czytam w naszym dzienniku. Komisja wyjaśni aferę. Wkrótce w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wnioskiem o powołanie komisji śledczej w sprawie afery Amber Gold. Będą kolejne plusy. Premier Beata Szydło zadeklarowała realizację kolejnych programów mających wspierać polskie rodziny. Szczegóły w naszym dzienniku. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Wysłuchaliśmy najświeższej wiadomości przygotowanych przez serwis informacyjny, redakcję informacyjną Radia Maja. 23 minuty po godzinie wieczorem. Już w Stanach żyjemy ważnym, bardzo ważnym wydarzeniem. O to mówimy. Drodzy Państwo, już w najbliższą niedzielę będzie miała miejsce 18. pielgrzymka rodziny Radia Maryja do amerykańskiej Częstochowy w Dallaston w Pensylwanii. Nasze spotkanie rozpocznie się o godzinie 11 czasu lokalnego, w Polsce będzie to godzina 17. Na początku program czarnomuzyczny w wykonaniu chóru Adoramus z parafii świętego Floriana w Hamtremi. O 12 w Polsce będzie to 18, czas świadectw pielgrzymów, a o 12.30 w Polsce 18.30 msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Stanisława Stefanka, biskupa seniora diecezji łomżyńskiej, który również wygłosi Słowo Boże. Po Eucharystii wspólna modlitwa, apel jasnogórski. Rozważanie poprowadzi przeor klasztoru ojców i braci Paulinów w amerykańskiej Częstochowie, ojciec Rafał Walczyk. Podczas tegorocznej pielgrzymki dziękować będziemy Bogu i Matce Najświętszej za konsekrację świątyni, Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu, 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz przeżywany rok miłosierdzia. Zapraszamy zatem rodzinę Radia Maryja, mieszkającą na amerykańskiej ziemi, do przybycia na to spotkanie, a tych z Państwa, którzy nie będą mogli, jak również naszych słuchaczy i widzów z Polski, zachęcamy do duchowej łączności. Pielgrzymka transmitowana będzie na naszej antenie. Przypomnę jej rozpoczęcie o godzinie 11 czasu lokalnego, o 17 czasu polskiego. Radia Maryja prawie teraz ze słowem podziękowań zwrócić się do losowo wybranych naszych ofiarodawców. Oto lista tych, którzy poprzez swoje dary serca, poprzez swoją modlitwę przyczyniają się do tego, że to Radio Maryja dociera do polskich serc, głosi dobrą nowinę, budzi w ludzkich sercach robota prawdziwy optymizm życia. Irena Wieczorek, Władysława i Michał Cabaj, Zofia Czupek, Teresa Grę, Mariana Grudzińska, Maria i Stanley Grzegorczykowie, Jan Reska, Józef i Maria Jakubczak, Aleksandra i Franciszek Jarończyk, Zofia Komperda, Helena Kozioł, Zofia i Józef Leja, Bronisława Mąka, Władysław Marszałek, Jacek Matuszewski, Maria Mazanka, Podgórski, Mulica, Agnieszka i Marek Oborka, Maria Para, Sienkiewicz Bogusława z rodziną, Stanek Maria, Stanisława i Andrzej Szaflarscy, Halina Szyszlak, Frank i Gabriela Tokarz, Janina Weberbauer, Maria i Zofia, też Weberbauer, Stefan i Maria Zolna, Sebastian Mila. Naszym ofiarodawcom i tym, którzy dzisiaj wchodzą dużo swojej rodziny i imieniny podejrzane na pierwsze rocznicę pragnę zadedykować piosenkę. Zbliża się
Teraz zapraszam do wysłuchania krótkiej katechezy. Maryja, pierwowzór i ikona Kościoła, ten naszej katechezy. Drodzy słuchacze Radia Maryja, pielgrzymi, którzy przybywają na Pasję tego Piotra w Rzymie, bez trudu zauważają pewne części. Po prawej stronie, jak się patrzy na bazyliki, na jednej ze ścian Pałacu Apostolskiego jest wizerunek Matki Bożej Najświętszej z Dzieciątkiem. Polecił go tam umieścić 8 grudnia 1981 roku Jan Paweł II jako wotum wdzięczynne za ocalenie jego życia podczas zamachu, który miał miejsce 13 maja 1981 roku. Wizerunek podpisany jest 4 łacińskimi słowami: Mater Ecclesiae Totus Tuus, Matko Kościoła cały Twój. Stanowią one podwójne wyznanie papieża. Mówią o wdzięczności naszego Ojca Świętego za opiekę, jaką Maryja otoczyła go w tym dniu, oraz przyzywają jej opieki nad Kościołem. Chcemy postawić sobie pytanie, jaki jest związek Maryi, Matki Bożej, z Kościołem. Otóż katechizm Kościoła katolickiego naucza, że Maryja, wypowiadając fiat w chwili zwiastowania i dając swoje przyzwolenie na misterium wcielenia, współdziałała już w całym dziele, jakie miał wypełnić jej Syn. Jest ona Matką wszędzie tam, gdzie jest On Zbawicielem i głową mistycznego ciała. Koniec cytatu z katechizmu. Wierzymy, że Najświętsza Boża Rodzicielka, Nowa Ewa, Matka Kościoła, kontynuuje w niebie swoją macierzyńską rolę wobec uczniów Chrystusa. Odpowiadając Bogu tak, dała doskonały przykład przyjmowania woli Bożej w swoim życiu. Towarzyszyła Chrystusowi od początku Jego publicznej działalności, aż po krzyż na Golgocie. Najgłębiej ze swym jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem. Zatem w szczególny sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość i stała się Matką wszystkich wierzących Chrystusa, Matką całego Kościoła. W litanii florytańskiej śpiewaliśmy w miesiącu maju. Wyznajemy, że Maryja jest orędowniczką, jest wspomożycielką, naszą pośredniczką. Nazywamy ją także Matką Pięknej Miłości, prowadzącą do jedności wszystkich uczniów jej Syna. Kościół w swoim pielgrzymowaniu do Chrystusa, rozważając tajemnicę jej życia, widzi w niej wzór i pragnie ją naśladować. Nazywa ją swoją Matką, gdyż przez nią rodzi się to, co święte w Kościele. Od początku Kościół określa ją mianem Bożej Rodzicielki i w swoich modlitwach uciekał się do niej, upraszając o obronę we wszystkich przeciwnościach. W naszych czasach z wdzięcznością przyjmuje jej wskazania udzielane podczas objawień Lourdes, La Salette, Fatimie i tylu innych miejscach. Mówimy, że Maryja jest ikoną Kościoła, bo uczy, jak wierzyć i bezgranicznie ufać Bogu. Swoim życiem ukazuje, że prawdziwa miłość łączy się z przyjęciem krzyża i cierpienia i tylko ta droga wiedzie do prawdziwego zjednoczenia z Chrystusem. Jesteśmy już na antenie. Kto się dodzwonił do nas? Janina, jest w Tagi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ja po z okazji 10. rocznicy ślubu Barbary i Radka chciałam podziękować Matce Najświętszej za to małżeństwo.
niego i prosić o dalszą opiekę, podziękować za otrzymane łaski dla tej rodziny i prosić o dalszą opiekę. Pani Janino, czy może pani poprowadzić ten 10 żeńca? Bardzo proszę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Proszę Maryjo, łaski Pana Pan z Tobą, błogosławiona z Twoimi winowajcami i błogosławiony powód przywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Proszę Maryjo, łaski Pana Pan z Tobą, błogosławiona z Twoimi winowajcami i błogosławiony owoc przywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc przywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego, a także w intencji moich bliskich, którzy obchodzą 10. rocznicę ślubu Barbary i Iracka. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać. Dziękuję Pani za zaproszenie. Bóg zapłać Pani i wszystkim, którzy się włączyli w tej modlitwie grzecznej. Szczęść Boże, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, teraz jeszcze chwila muzyki, a potem też kobietom, potem profesora Mieczysławu, żeby wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
ogłoszenia, to już takie w ostatniej chwili, mianowicie zapór ogłoszeń dla New Yorku i New Britain. Zapraszamy na 18. polonijną pielgrzymkę rodziny Radia Maryja do amerykańskiej Częstochowy. Centralne uroczystości, jak wiemy, będą się w najbliższą niedzielę, 3 lipca. Jeszcze można się zapisać w Nowym Jorku i okolic państwa Jolanty i Andrzeja Grandowskich. Można dzwonić pod numer 718-326-2298. Powtarzam, 718-326-2298 i New Britain. Zapisy u Antoniego. Numer 860, kierunkowy, 223-79-73 lub u Mariana 860-225-42-53. Proszę, teraz już zapowiedziano pewnie to sypie ojczyznę. Mówił do Państwa ten profesor Wojciech Ryba. Drodzy słuchacze Radia Maryja, nie ulega wątpliwości, że dla Polski korzystnym jest, kiedy biurokracja unijna ma własne problemy i nie ma czasu zajmować się wymyślaniem kolejnych traktatów, procedur specjalnego nadzoru, kreowaniem wizji superpaństwa. Taki stan pojawił się po referendum w Wielkiej Brytanii. Komisja Europejska jest w wielkim kłopocie. Niektórzy biurokraci zaczęli pestać Londyn i chcieliby przyspieszyć wyjście Brytyjczyków z Unii. Anglicy chcą zaś możliwie długo negocjować procedurę wyjścia, by móc wytargować najlepsze warunki koegzystencji z Europą po faktycznym Brexicie. Dla nas przedłużający się proces negocjacji z Londynem jest korzystny z powodu, który zakreśliłem na początku. Juncker i towarzysze nie będą mieli czasu zajmować się sprawami tak zwanej praworządności w Polsce, nie będą też mieli energii na to, by wymyślać nowe scenariusze tworzenia superpaństwa. W Unii Europejskiej ścierają się dwie tendencje. Lewaccy federaliści będą się starali przyspieszyć realny Brexit, eurorealiści będą go opóźniać. Im dłużej Unia zajmować się będzie negocjacjami z Londynem, tym mniej będzie mieć czasu na porządkowanie spraw wewnątrz wspólnoty. Gdy to przedłużający się okres niepewności może wzmocnić tendencje eurosceptyczne w wielu krajach. Dobrze to opisał minister finansów Niemiec Wolfgang Schäuble, wskazując na możliwy efekt domina po referendum w Anglii. Skoro Brytyjczycy podjęli decyzję wyjścia, znaczy jest ona możliwa i jest to realna zachęta dla społeczności wielu innych krajów. Bruksela będzie zmuszona zatem utrudniać życie Wielkiej Brytanii, tak aby jej wyjście ze wspólnoty było kosztowne. W przeciwnym razie pozostałe kraje unijne chętnie pójdą brytyjską ścieżką w sytuacji, gdyby ich suwerenność była przez technokratów unijnych nadmiernie gwałcona. Schäuble we wspomnianym przemówieniu w Berlinie z 29 czerwca przestrzegł kraje zachodnie przed złym traktowaniem krajów środkowoeuropejskich, w szczególności Polski. Słusznie pokazał, że Niemcy nie mają moralnego prawa pouczać Polaków, czym jest wolność czy demokracja. Zbyt wiele Polacy poświęcili w walce o wolność, by dzisiaj można je było traktować z góry. Niemiecki minister finansów sugerował też wyrozumiałość dla sceptycznej postawy Europy Środkowej wobec imigrantów islamskich. Wypowiedź tak znaczącego polityka niemieckiego podczas konferencji poświęconej przyszłości Europy musi też oznaczać. W Niemczech ścierają się po referendum brytyjskim dwa stanowiska. Jedno mówiące o potrzebie siłowego wprowadzenia idei superpaństwa na bazie ideologii multikulturalizmu, właśnie to lewica niemiecka, i drugie sugerujące wyhamowanie i przeczekanie kryzysu, jaki nastał w Unii po Brexicie. W sytuacji takiego sporu jest nadzieja, że dany nam zostanie czas niezbędny dla wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Jest to również konieczny okres dla uporządkowania spraw wewnętrznych w naszej ojczyźnie. Polska opozycja kodowska bez wsparcia Brukseli
nie poradzi sobie w walce o przyspieszone wybory w naszym kraju. Rządząca prawica może zatem mieć przestrzeń na realną reformę życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Przedstawi poważne wstrząsy na starym kontynencie, wielkie przetasowania sił i potęgowanie różnych konfliktów.